Maksymilian Dawkowicz po udanej obronie pasa. Gratuluję tego zwycięstwa. Nie jesteś zadowolony z siebie, tak wszędzie to powtarzasz właśnie. No to ja też muszę zapytać w takim razie, dlaczego, z jakiego powodu nie jesteś zadowolony, bo jakby te emocje i to wszystko, bo jakby to, że utarłeś nosa, widać było, że tak naprawdę przez chwilę byłeś zadowolony, ostatecznie okazuje się, że nie. Dobry wieczór. No nie jestem zadowolony do końca. Wymagam od ciebie dużo więcej. Wiem, że stać mnie na 100 razy lepsze walki. To nie była walka jakaś tam super. Ale zobaczycie na pewno jeszcze nie raz takie walki, które będą tutaj zamykały za przeproszeniem mordki wszystkim osobom. Także to jest tylko kwestia czasu. Akurat ten rywal był bardzo niewygodny. Ciężka to była walka, ciężko było się wbić w niego, ale tam kilka ciosów naprawdę dochodziło celu. Miałem twardą głowę, no ale co, liczy się, że pas został tutaj w Polsce. Kontrolowałem tą walkę, wygrałem, także super. Ten taniec właśnie końcowy, taki właśnie, wydaje mi się, że na to chyba czekałeś przede wszystkim, ale jeszcze tam padły jakieś słowa, wydaje mi się, że obróciliście się do siebie, Brice nie był zadowolony z tego wyniku, nie zgadzał się, jego team też się nie zgadzał i właśnie mówię, no te słowa jakieś padły chyba, tak mi się wydaje. No ale no jak? Albo tylko gest był. Co mogę powiedzieć? W jaki sposób oni w ogóle chcieli tę walkę wygrać? Czym tak naprawdę? No mówię, ja kontrolowałem od początku tę walkę. Te ciosy dochodziły. To, że on tam gdzieś parł do przodu, ale to... No na to się powoływali. No ale ciosy w ogóle do mnie żadne nie naruszyły, a tam ciosy moje dochodziły, były czyste, a tańczyłem dlatego, że był przed walką bardzo, bardzo bezczelny i zbyt pewny siebie. Trochę pokory trzeba mieć. A on był po prostu taki cwaniak, przyjechał tutaj z Niemczech i strasznie cwaniaczył. Mówi, że mnie znokautuje w pierwszej rundzie. Tak, także chciałem mu trochę nosa uczyć i dlatego tak zatańczyłem. Zawsze mam do rywali szacunek, bo w kickboxingu każdemu należy się szacunek, ale akurat do tej osoby mam zero szacunku. Cwaniak daje dwie dychy. O! Tak jest. Tak w kwestii tego nieidealnego występu, jak sam powiedziałeś, powiedz mi, na ile ta temperatura, która była na hali, na ile kwestia kondycji tutaj zagrała rolę w kwestii tego, że to nie był dla ciebie idealny pojedynek, bo robiłeś taką dosyć mocną rozgrzewkę przed tym, zanim wszedłeś do walki. Sądzisz, że ta rozgrzewka była troszkę za ciężka, czy idealnie ją dobrałeś w taki sposób, żeby wejść w pojedynek w odpowiednim tempie? Rozgrzewka przed walką według mnie była umiarkowana, była dobra. Po prostu temperatura na ringu dała siwe znaki. Nam naprawdę było bardzo gorąco, ciężko było oddychać. Ludzie na sali ciężko oddychali, moi bliscy byli po całej gali, cali spoceni, narzekali na warunki, że było mega gorąco, no ale powiedzmy sobie szczerze, mój przeciwnik też miał ciężko, tylko że on pochodzi z krajów tam z Afryki, także on może był do tego przyzwyczajony, tak? No co, było ciężko, ale tak jak właśnie powtarzam, serducho, charakter, nie poddam się nigdy, może brakować mi tlenu serca, tak jak mówi jeden zawodnik, tam był jakieś umiejętności, ale charakteru nigdy nie zabraknie. Max, wyrównałeś stan rywalizacji z Brisem teraz na 1-1. Wydałoby się, że jakby rywalizacja w tym momencie powinna się skończyć, natomiast ta atmosfera po walce nie do końca o tym świadczy. Czy jeżeli on w jakiś sposób się odkuje, zacznie wygrywać pojedynki po tej przegranej z tobą teraz, jesteś skłonny do zamknięcia trylogii? Zapraszam, ale myślę, że jeżeli będzie walczyć w tej federacji, to powinien stoczyć jakieś tam walki, wygrać, pokazać się z dobrej strony i oczywiście jestem otwarty na każdy pojedynek, ja nie wybieram sobie rywali. Tutaj akurat może powiedzieć, że poprosiłem o tą walkę na Mistrzostwach Polski, które były w marcu, zdobyłem tam tytuł Mistrza Polski, był prezes, to dowiedziałem się tam od osób trzecich, że on po walce z Piotrem Strusem właśnie wyzywał mnie do pojedynku, tak, także poprosiłem prezesa, że to będzie fajna walka, ja przegrałem wtedy w 2016 roku, ale zrobiłem duży progres od tych 2 lat, także poprosiłem o tą walkę, dostałem walkę, wyrównałem tutaj kolejny rachunek, także Mateusz Kubiszyn, teraz Bryce Kombu, został tylko Dawid Kasperski, z którym nie walczyłem nigdy zawodowo, ale przegrywałem z nim na ringach amatorskich. Także myślę, że to kwestia czasu, że będzie z nim walka, a to walka będzie naprawdę bardzo dobra i huczna. Rozmawiałem właśnie z Dawidem w trakcie, czy nawet przed twoją walką, powiedział, że to trochę musi potrwać, bo teraz ma jakieś kłopoty zdrowotne właśnie i powiedział, że owszem, tak. Ucieszył się w zasadzie na tę wiadomość, ale powiedział, że właśnie najpierw zdrowie, później dopiero walka. No i tym bardziej, że musi coś dobrego, że tak powiem, musi coś wygrać teraz w DSF, bo jest po porażce w Glory, więc nie mógłby walczyć teraz o pas. Ale kwestia czasu, powiedział. Tak, to jest kwestia czasu. No życzę mu tutaj jak najlepiej. Ja do niego nie mam jakiejś tam nienawiści. Szanuję go jako zawodnika, bo naprawdę zrobił kawał roboty w polskim kickboxingu. On startuje chyba z 15 lat, ja startuję dopiero 3 lata, także mam do niego wielki szacunek.
bo jest dobrym zawodnikiem, jest przede wszystkim pracowity chłopak, a takich szanuję. Także, no i bardzo chcę się z nim zmierzyć, no bo przegrałem z nim na tych ringach amatorskich, ale no z każdą walką brakowało mi coraz mniej, także jeżeli go pokonam, to wtedy powiem, że narodził się pełnoprawny mistrz kategorii minus 86 kg, chociaż dopiero jestem na tych ringach 3 lata. Czy z takim zawodnikiem, jak przegrał Dawid Kasperski, jak Justry Bergarui, wziąłbyś pojedynek tak jak on, czy raczej nie podjąłbyś wyzwania jeszcze teraz? Znając mnie, to chciałbym walczyć. Ja chcę z takimi zawodnikami walczyć, ale myślę, że to jest zbyt jeszcze wcześnie. Tutaj jest trener, trochę czasami mnie studzi. Ja bym mógł z każdym walczyć, a walki toczyłem gdzieś tam, kurczę, na ulicy czy na bramkach, jak pracowałem, 3 razy większym od ciebie, także ja się nikogo nie boję i zawalczę z każdym. No ale tutaj to jest sport, także trzeba mądrze dobierać rywali, żeby te walki były fajne. Nie można iść na pożarcie, no bo to nie o to w tym chodzi. Zdrowie ma się jedno i trzeba walczyć z takimi wyrównanymi zawodnikami, może trochę lepszymi, no ale to już jest naprawdę chłopak, który walczy tam kilka lat już z czołówką światową, jest zawodnikiem najlepszej federacji kickboxingu tam na świecie, także myślę, że na tą chwilę jeszcze na to nie jestem gotowy, ale za jakiś czas, jak się rozwinę, mówię, to są dopiero 3 lata moich startów. To jest teraz mój 10. pojedynek zawodowy, toczyłem ciężkie walki. No, za jakiś czas będę gotowy, żeby walczyć z najlepszymi i zobaczycie, że Max Bratkowicz będzie czempionem na cały świat. To co, dziękujemy, gratulujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.